Mówimy tylko o, na dzień dzisiejszy, o wypowiedzi pana ministra Jacka Ozdoby, który zasygnalizował, że taka możliwość ma być. Ale dla mnie najważniejsze jest to, co pan minister jeszcze przy tej okazji powiedział, że to nie będzie automatyczne, że to nie będzie rozwiązanie dla każdego, że trzeba będzie spełnić szereg warunków, żeby postarać się skorzystać z tego rozwiązania. No i tutaj mam nadzieję, że te warunki będą tak sprecyzowane, że to będzie bardziej teoretyczne rozwiązanie dla firm czy dla obszarów, gdzie faktycznie mamy wysoką skuteczność selektywnej zbiórki, która przekłada się na duże poziomy recyklingu odpadów surowcowych. I jeżeli te dwa warunki by były spełnione, możemy mówić, że można sobie gdzieś upraszczać system. Pod warunkiem, że ani jeden, ani drugi warunek na tym nie ucierpią, czyli że jakość selektywnej zbiórki, patrz, jakość surowców do recyklingu będzie nadal wysoka. Więc jeżeli to pan minister miał na myśli, że tak faktycznie będzie, no to bym powiedział, to jeszcze jest mała szkoda. To jeszcze jest mała szkoda. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby był w miarę jednolity, a tak naprawdę jednolity system komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą, konsumentem. Tak, bo jeżeli chcemy mówić, wprowadzajmy na terenie Polski rzecz dla mnie bardzo istotną, czyli system informacji, konsumencie wrzuć mnie do żółtego pojemnika, tak, czyli system informacji, jak postępować z odpadem już na opakowaniu. Możemy sobie wyobrazić taki system, że kupujemy jogurt, bierzemy, konsumujemy jogurt, patrzymy na opakowanie i widzimy żółty kolor, żółty pojemnik, to już wiemy, że mamy wrzucić do żółtego pojemnika. Także to jest, nie musimy analizować, czy to jest opakowanie spożywa sztucznego. Więc jeżeli postulujemy, a ja postuluję wprowadzenie takiej możliwości, no to raczej bym chciał, żeby ten system pojemników był jednolity dla całego kraju. No trudno sobie wyobrazić, żeby firma wprowadzała różne szaty opakowania dla każdego województwa czy dla każdej gminy inne, bo tu mamy 3 pojemniki, tam mamy 5 pojemników, a gdzie indziej mamy 4, bo to, co było sygnalizowane, wcale nie mówimy, że musi być 3. Mogą być 4 pojemniki, tak? Więc no raczej ja postuluję, skoro tyle czasu walczyliśmy o to, żeby wprowadzić jednolity system i to w jakiś sposób nam się udało, to ja bym bardzo chciał, żeby ten jednolity system nadal był, żebyśmy już nie cofali się, tylko jak już mamy mieć jakieś zwolnienia, to te zwolnienia niech będą racjonalne. Wyobraźmy sobie selektywną zbiórkę na Śniesce, tak? W jakichś takich miejscach bardzo odosobnionych, no żeby nie tworzyć w tych miejscach no, faktycznie obowiązku trochę teoretycznego, że tam musimy segregować na 5 frakcji, gdy tak naprawdę wiemy, że no, stamtąd 5 transportów nie wyjedzie,